kolejny druk. I tak jak zawsze, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1300 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na 2013 rok dotyczy zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 600, 750, 801, 852, 853, 921 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1300, w trybie jednego czytania, referuje pani dyrektor Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 695 265 zł. Jest to związane z realizacją programów unijnych, zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wydatków poniesionych na przeprowadzone badanie zadania praktycznego, przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, decyzją Komisji Konkursowej o dofinansowaniu projektów w zakresie organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowań oraz podpisaniem umów sponsorskich. Kolejna zmiana związana jest ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 2 887 zł i zwiększenia planu wydatków bieżących również o kwotę 2 887 zł. Są to środki z refundacji poniesionych nakładów przy budowie DPS-u dla osób uzależnionych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w domach pomocy społecznej oraz Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W trybie statutowym do projektu nie wpłynęły żadne... Jest głos. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Wojtowicz. Jednak. Bardzo proszę, Wojciech. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam tylko taką prośbę, ponieważ w tej uchwale w szczegółowym wyjaśnieniu, że w załącznikach numer 1, numer 2, numer 3 wprowadza się odpowiednie zmiany, a przynajmniej w wersji elektronicznej nie ma tych załączników. Prosiłbym o to, aby w kolejnych uchwałach, jeżeli ktoś przedstawia, żeby te załączniki, jeżeli się podaje w treści uchwały, znajdowały się również dla rady. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Kogo? Czy pan radny? Tylko chciał pan do protokołu, żeby była informacja. Stwierdzam odbycie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.